Siemandero, witam na magnesie. Tym razem jestem zupełnie po drugiej stronie. Zazwyczaj łowię gdzieś tam. No, dokładnie tam nawet. A teraz przeszedłem sobie na tą stronę z ciekawości, czy coś tutaj będzie. No i jak na razie trochę kapsli, ale w końcu coś trafiłem większego, dlatego się włączyłem. O, mamy złomiszcze. Takie. No i fajnie. Pierwszy fancik. Pręcik. Znowu chrust na razie. Sprawdźmy, co tutaj się kryje. O, jakieś dziadostwo. No i kapsle. I jest jakiś gwóźdź. Wkręt nawet. No, idzie jakiś grubszy złomik. O, tutaj dobra miejscówka się zaczyna. Stare złomiszcze jakieś, naprawdę. O, muszę je wyłowić. Patrzcie na to, jakieś wzorki tu są. Jakieś barierki starej, czy co? Nieźle. Jest jakiś łańcuszek. I idę dalej. Przyszedł czas, żeby wejść do wody. Ominąłem już te wszystkie szuwary. Tutaj już przy brzegu jest czysto. Wchodzimy. O. Jest zanurzenie. Jest od razu złomik. Widziałem tutaj taką kotwę jakby elegancką. No, takie rzeczy to ja lubię. Taka kotwa to oznaka, że coś tu się mogło kiedyś dziać w tym miejscu. Może też był jakiś pomost. No i wyszło z głębin coś takiego. Także rozkręcam się pomału. No i mamy jakiś płaskownik z tych większych rzeczy. A wcześniej jeszcze nie zauważyłem, a przyczepione było do magnesu. Coś takiego, taki fajny gwóźdź z dziurką. Poczułem uderzenie, coś się przyczepiło. Ale kółeczka fajna. Jakaś stara chyba. Jest. Ciekawe, czy da się ją oczyścić. Piękna. Coś tu się fajnie przyczepiło. Pomagałem nogą, odsłaniając muł. Wtedy jeszcze bardziej się przyczepiło i jeszcze bardziej, aż w końcu wyrwało. Co to jest? Ale gruba. Nie chcę się odczepić. Tutaj śrubę mamy. Ale to nie jest główny punkt. O, proszę bardzo. Czyżby to był... O, jakieś tutaj bicie ma. Co to mogło być? Może to jest to starożytne dildo, co znaleźli ostatnio. Kamienne było. To jest metalowe. To z innej epoki. Jo. Piękna rzecz, trzeba wyczyścić. Tutaj coś jest napisane. Zaraz spróbuję to odczytać. 8-9 jakieś? Nie wiem. 9-9. Ja widzę tutaj 12. Pod kreską jest jedynka rzymska i 60. Nie wiem, nie wiem. Może 12 stycznia 60 roku. Super rzecz. Do czego to służyło? Nie wiem. Jakiś słupek. Może wiecie. No to trafiłem chyba na źródełko kolejne złomu. Wygląda trochę jak kawałek klocka. A tu jest... O Jezu, opryskało mnie. Obicie, okucie jakieś.
płaskowniczek porządny. Nie ma to jak dźwięk złomu o poranku. No, tak to ja mogę żyć. To jest życie, proszę Państwa. A klin chyba piękny się złapał. O, to też nie do wyrzucenia na złom. Super. Poszły przed chwilą bąble, nie udało się tego zarejestrować. Za sprawą takiego grubego złomu, wygląda trochę jak ruszt od pieca. Niech mu będzie, że jest rusztem, albo był rusztem, teraz jest grubym złomikiem. Pięknym. Co jest grane? Żelazko. A właściwie tylko ta górna obudowa. No nieźle się zaczyna tu. A właściwie już się dzieje. Czyścimy dalej. Wyczyściłem jezioro z takiej blachy. Blacha. Coś wielkiego, coś wielkiego. Niekoniecznie to będzie coś dobrego. Zanurzymy się. Oto. O, łapanie. Takie coś. Tutaj z drugiej strony jakaś dykta jest. Może to był jakiś znak. O kurczę, ciężkie. O, tak to wygląda. Z dziurą w środku. To nie był znak. Czort wie, co to było. No, ale wyszło. O, i taka płyta w środku jest. Paździochowa. Tutaj też była ta płyta. Oberwałem ją, no bo kapek z umiku się weźmie. No, tu jeszcze coś takiego. Jakiś skobel. Jakieś mamy tutaj dingsy elektryczne. Mam w tej rurce tutaj. Jest miedziucha. Jest miedziuszki trochę. Myślałem, że od lodówki, ale chyba nie. Chociaż idzie coś z mułu głęboko. O, proszę bardzo. Coś żeliwnego. Jakiś kawałek blachy żeliwnej. Może to był jakiś znak też. Tu dziurka jest na gwoździa. Chociaż nie, nie, to coś innego było. Bo tu już jest rand. Może blat jakiś od pieca. Tylko cienki strasznie. A, no i gwoździk taki malutki do tego. Coś ciężkiego idzie. Taki piękny płaskownik. Chyba służył jako kotwica. Albo coś w tym stylu. Bo linka jest do niego przywiązana. Piękny, gruby złomik. Targamy jakiegoś batona. A nie, to tylko kawałek rury. Ruły. O proszę, blacha. Z piekarnika. Jakaś mapa jest chyba skarbów. Patrzcie, to jest mapa Polski. Kawałek ruły, który wyglądał pierwotnie jak jakaś bombka mała, ale
Na szczęście to tylko rurą. Lekka zmiana krajobrazu, do takich łódek doszedłem aż, bo spora część teraz było w miarę czysto, nic mnie nie zatrzymało. No do wiadra jest z 20 metrów, jak nie 30. Tu czyściej. No takie kapselki, złomiki, ale są kluczyki. Taki klucz. O, taki od jakiejś motorówki może. 5 groszy i chrust. A miedziuchę tu się spodziewałem takiej? Z kineskopa chyba to jest. Płynie statek Birkut. Chyba pana Tomka tam widziałem, ale nie jestem pewien. A my mamy tu różne chrusty znowu. Wow, patrzcie jakie fale. Ohoho. No to jest moc. Patrzcie, taka gałka wyszła między innymi. Po delikatnym oczyszczeniu stwierdzam, że to jest kawałek roweru. Ale jakiegoś starego, bo jakieś cegły się do niego przyczepiały. Może być przedwojenny. Idzie coś takiego. To jest coś od czegoś. Ale kłódka. No to jest porządna kłódka. Z tamtej to niewiele zostanie po oczyszczeniu. A ta przecięta. Ktoś się gdzieś włamał. Kolejne zagłębie, bo to w tym samym miejscu cały czas wychodzi coś takiego ładnego. Lubię grube złomiki. Małże odklejamy i ślimaki. Następnym fantem taka kotwa. Nadal z tego samego miejsca. Tutaj walczyłem z grubym złomem, ale wyszedł. A ruła, nie taka gruba wcale. No ale jest. O, płynie bocian już z pasażerami, zaraz mnie tutaj fale potrącą lekko, już idą do mnie te fale. Jeszcze pokażę wam w międzyczasie kluczyk na pręcie, jest przyczepiony. A wcześniej jeszcze o taki gruby złomik wpadł. Cały czas z tego samego miejsca. Coś zalepione, jakieś stare dziadostwo. O, fale już się zbliżają. To jest taki trochę stresik, jak te fale tutaj chlupią. Idzie coś, ale to chyba jakaś ruła płaszczona. Tak jest. Jeruna, patrzcie, łańcuch. Oh. Piękne rzeczy wyszły, troszeczkę przeszedłem tutaj dalej, a właściwie bliżej, w lewą stronę, stojąc twarzą do jeziora. Wcześniej szedłem w prawą stronę. Jest piękna szpila, podkładka sprężynowa, kolejowa i jakiś zawór tutaj mam jeszcze. Oczyściłem go, był strasznie zalepiony. Przeciągnąłem tak, nie wiem, z 10 metrów idąc brzegiem, no i jest, nazbierało się tego, mimo że chodziłem już tędy, to nazbierało się tego. Ta łatajstwa. O proszę, jakieś kółeczko mam. O, jakie malutkie łożysko. Miniaturowe łożysko. To to kurcze blade, jakieś wiosło chyba. Ale metalowe? Nie wiem. Patrzcie, jakie okulary. Ciekawe, czy są stare. Wyglądają jak
Gdy John Lennon tutaj spędzał czas. Takie okrągłe, no to ciężko powiedzieć, czy nie są stare. Ha. Nieźle. Mamy taki drut, ale pożywny. Ale sprężyna. No i znowu kawałek rusztu. Gruby złomik. Kolejna stara kłódka. Do czegoś tu przyczepiona jest. Wśród takich rupieci, a tych kapsli nie pokazuję, bo to co rzut, to tyle kapsli jest. Ale ktoś skarpetę zgubił na przykład. Taka ciekawostka. Proszę się zgłaszać, jakby co, to oddam. Na moje oko męsko. Mam łańcuch, jako że dzisiaj jest niedziela, na złom nie jadę, a już się trochę uzbierało z tego magnesu plus z wykopków, także w następnym odcinku pewnie pojadę. Ostatni fant. O, jaki gwóźdź. No to jest chyba zwycięzca, jeśli chodzi o gwoździe. I to jeszcze kwadraciak, i to jeszcze kowalska robota. No, napchli targ z nim, myślicie? Ktoś się go naprostuje. Oczywiście musiałem jeszcze rzucić, no i warto było, bo wpadła kolejna kłódka, taka kotwa, trochę gruzu, także fajnie. Ja was wszystkich pozdrawiam serdecznie. No i cóż, subskrybujcie, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Mieszkaniec opowiedział mi, że tutaj gdzieś w tym rejonie, tutaj jest taki market budowlany, kiedyś sprzedawali ciągniki i że bardzo możliwe, że to jest coś od ciągnika, no, taki stworzeń jakby. No nie wiem, nie ma tutaj żadnego miejsca, żeby to zatrzasnąć, nie ma żadnej dziurki. Nie wiem, fajna rzecz zostaje u mnie. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!